W pełnym galopie z rzuconymi wodzami i łukiem w ręku pędzili po polach grunwaldzkich uczestnicy międzynarodowych zawodów łucznictwa konnego. Mimo pogody i dnia wolnego z okazji święta 1 maja na imprezę nie przybyło wiele osób. Organizator zdziwiony nie był, był za to zadowolony, podkreślając zarazem, że jak na pierwszy raz, to i tak duży sukces. Łucznictwo w naszym regionie ma zostać pobudzone do życia i to właśnie w Grunwaldzie. Naszą ideą tutaj w muzeum jest pokazywanie nie tylko oddziałów polskich, które tutaj walczyły, czy oddziałów krzyżackich, ale również tych mniej znanych, w tym właśnie Tatarów, dlatego że to Tatarzy stosowali tę wschodnią taktykę, że galopowało się i w pełnym galopie strzelało się z łuku do celów, wówczas do wroga, a dzisiaj do tarczy. To są zawody, które są rozgrywane na całym świecie. Jest tutaj z nami m.in. mistrz świata z ubiegłego roku z Korei i to są zawody, w których niektórzy zajmują się profesjonalnie. Niektórzy są zawodowcami, profesjonalistami, górują w tym zwłaszcza na świecie Węgrzy. To jest ich niemalże konkurencja narodowa. Żałują pewnie, że nie jest to konkurencja olimpijska. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem tradycyjnie w lipcu, a od połowy czerwca aż do końca sezonu będzie miało tu miejsce obozowisko rycerskie. Młodzi ludzie pokażą średniowieczne rzemiosło, nie zabraknie pokazów walk. Na bieżąco w swoje progi zaprasza muzeum. Atrakcyjne wystawy można oglądać niemal każdego dnia.